Porządek światowy na przestrzeni historii kształtował się na wiele sposobów w różnych częściach świata. Władcy na podstawie własnych koncepcji rościli sobie prawo do sprawowania władzy. Niniejszy materiał, omawiając książkę Porządek światowy autorstwa Henry Kissingera, próbuje przybliżyć to, jakie formy przybierał wspomniany porządek świata, jeżeli taki w ogóle kiedykolwiek miał miejsce. Pierwotny model porządku świata opierał się na zdominowaniu otoczenia przez najsilniejszych graczy, co umożliwiało narzucenie słabszym własnej hierarchii. Możemy tutaj wspomnieć o Azji i mandacie niebios, który spoczywał na cesarzu, więc wychodził z Chin, natomiast cała reszta świata powinna się była jemu podporządkować. Następnie przesuwając się na zachód, zahaczymy o Bliski Wschód, gdzie kalifat sprawował władzę religijną, która przekładała się na władzę świecką, spajając je w jedność. Władza była sprawowana z nadania religijnego i poprzez wojnę rozszerzała się na dalsze regiony. Idąc dalej na zachód, trafimy do Europy, gdzie zahaczymy już jednak o kawałek historii. Zaczniemy od Imperium Rzymskiego, które ustanowiło oprócz władzy świeckiej także władzę duchową. Po rozpadzie zachodniego Rzymu porządek nad rozdrobnionymi księstwami sprawowało papiestwo. Równolegle do władzy apostolskiej w siłę rośli lokalni władcy, którzy z jednej strony utrzymywali kontakty z papiestwem, a z drugiej strony działali na własną rękę, poszerzając swoje wpływy. Efektem tego w 800 roku papież koronował Karola Wielkiego na cesarza Rzymu, skrzeszając pierwsze duże imperium w Europie po upadku zachodniego Rzymu. W zamian za koronację cesarz gwarantował bronić święty Kościół Chrystusa oraz wspierać wiarę katolicką. Mimo oficjalnej koronacji, już pół wieku później, trzy dekady po śmierci Karola Wielkiego, jego imperium rozpadło się na mniejsze części, z czasem dając początek także Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu. Święte Cesarstwo Rzymskie, nazywane w skrócie HRE, od angielskiej nazwy Holy Roman Empire, podobnie jak wspomniane Królestwo Franków, nie miało zdolności do centralizacji władzy i mimo dużych obszarów uległo wewnętrznym kryzysom i autonomiom. Niemniej HRE wciąż było próbą zjednoczenia ziem pod patronem jednej religii i jednego cesarza w jednej rzeszy. To istotne, ponieważ patrząc na świat z perspektywy średniowiecza, możemy wyznaczyć chrześcijańską Europę, a następnie muzułmański Bliski Wschód. Gra w interpretacji władców toczyła się nie tylko o władzę, ale także o zbawienie ludzi na danym terenie. Czynnik religijny był więc mocnym wyznacznikiem postrzegania porządku świata. Z czasem jednak uległo to zmianie. Powstanie protestantyzmu wprowadziło podziały religijne wewnątrz HRE, które rozbiły koncepcję zjednoczenia Świętego Cesarstwa Rzymskiego pod ideą jednego cesarza i jednej religii. Od XVI wieku, w wyniku różnic religijnych oraz interesów, Europa przez długi okres była pochłonięta wewnętrznymi walkami o dominację aż do wojny 30-letniej. I tutaj zrobimy sobie chwilę przerwy, ponieważ jak popatrzymy na te przytoczone przykłady, to widzimy, że faktycznie do tego czasu porządek światowy był tworzony poprzez próbę zdominowania swojego otoczenia. Mówiliśmy o mandacie niebios, mówiliśmy o kalifacie i mówiliśmy także o Imperium Rzymskim oraz Świętym Cesarstwie Rzymskim, gdzie próbowano cały czas zjednoczyć dany obszar z reguły w ramach jednej religii i zaprowadzić tam określony porządek. Wspomniana wojna 30-letnia, która powstała w dużej mierze w wyniku wojen religijnych, pokazała, że pomimo śmierci, tu są różne szacunki, 4,5 do 8 milionów ludzi, co było straszną dewastacją Europy, nie udało się doprowadzić do zdominowania przez żadną ze stron tego obszaru. Finalnie doszło do pokoju westfalskiego, który był bardzo charakterystyczny. I aby dobrze omówić pokój westfalski, możemy omówić kilka cech charakterystycznych wspomnianej wojny 30-letniej, ponieważ zaszło tam trochę takich rzeczy niespotykanych do tej pory. Francja podczas wojny 30-letniej przełożyła interes państwa ponad interes religijny, wspierając państwa północy, czyli protestanckie, w celu osłabienia Austrii, czyli dynastii Habsburgów i tym samym osłabienia Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Dzisiaj to się może wydawać oczywiste, jednak jak wspominaliśmy, wcześniej władcy postrzegali świat mocno z perspektywy religijnej. Zdefiniowanie interesu państwa poza interesem jej religii było czymś nowym. Kardynał Richelieu stwierdził, że państwo to osobny byt i ma swoje interesy niezależne od dynastii, jakie sprawują władzę, charakteru króla czy religii, jaką on wyznaje. Stworzył pojęcie racji stanu, o które oparł politykę Francji. Jednym z elementów racji stanu Francji było realizowanie polityki podziału Świętego Cesarstwa Rzymskiego na osobne twory. Mówimy tutaj o księstwach niemieckich, Austrii oraz północnych Włoszech. Podział HRE na te bloki pozwolił Francji dominować w regionie zachodnio-centralnej Europy. Francja balansowała równowagę w Europie Centralnej, natomiast patrząc na to szerzej, Anglia upatrowała zagrożenia właśnie we Francji jako najsilniejszym graczu na kontynencie. Czyli widzimy, Francja upatruje najsilniejszego gracza w HRE,
więc balansuje go wewnętrznie. Anglia upatruje najsilniejszego gracza we Francji, więc balansuje Europę jako kontynent tak, żeby balansować Francję. Anglia wierzyła w możliwość stworzenia jednej dominującej dynastii przez wspomnianą Francję lub Hiszpanię, to też zmieniała sojusze tak, by zatrzymać te zapędy. Aby dobrze balansować, Anglia nie mogła sobie pozwolić na zaangażowanie ideologiczne, lecz musiała się dobrze dostosować do zmieniających się okoliczności. W XIX wieku myśl ta dojrzała do sformułowania wypowiedzianego przez Lorda Palmerstona: Wielka Brytania nie ma wiecznych sojuszników ani wiecznych wrogów, wieczne są tylko interesy Wielkiej Brytanii i obowiązek ich ochrony. Najchętniej Anglia wpływała na inne kraje poprzez duże subsydia, które były przeznaczone na armię innych państw. Przykładem tego była wojna dziewięcioletnia, o której trochę więcej powiemy za chwilę. Elementem wspierającym możliwość wpływania Anglii na sytuację w Europie była jej flota, która pełniła działania militarne. Równowaga sił zapewniała pokój. Wnioskiem, jaki wypływał z pokoju westfalskiego, było to, że nie można doprowadzić do zdominowania Europy przez jednego gracza. Próba podjęcia takiego wysiłku kończy się straszliwą wojną, a pokój jest najlepiej zapewniany przez równowagę sił. Więc równowaga zapewnia pokój, a wybicie się z równowagi prowadzi do napięć i wojny, która ma na celu stworzenie ponownego ekwilibru. I to jest właśnie przełom w rozumieniu porządku światowego, jaki wprowadziła Europa. Ustanowienie pojęcia racji stanu, równowagi oraz koalicji balansujących. Dalej w materiale prześledzimy historię Europy, przytaczając przykłady tego, jak porządek światowy był ustanawiany w oparciu o równowagę, a następnie w krytycznych momentach łamany. Zauważymy, że odejście do ekwilibrium zawsze kończyło się dużymi wojnami oraz dewastacją kontynentu. Ostatecznie dojdziemy do czasów współczesnych i choć książka była wydana w 2014 roku, więc jej autor nie widział wtedy jeszcze Stanów Zjednoczonych wycofujących się z Bliskiego Wschodu, to dzisiejsze wydarzenia pozostawiają nam mocne pytanie. Czy świat znów nie przechodzi z pozycji dominacji jednego mocarstwa do systemu balansowania i szukania równowagi? Póki co, wróćmy jednak do naszej historii. Po pokoju westfalskim do końca XVIII wieku nie było dużych wojen z kilkoma wyjątkami. Pierwszym wyjątkiem była wojna dziewięcioletnia, prowadzona w latach 1689-97. Była to próba złamania równowagi i osiągnięcia dominacji przez Francję, która doprowadziła do wojny koalicyjnej. Francja rządzona przez Louisa XIV chciała przekuć siłę Francji w dominującą potęgę. Dogrywką tej wojny była wojna o sukcesję hiszpańską. Istotne jest to, że koalicja przeciw Francji nie była ideologiczna. Kultura francuska nadal pozostała na salonach, a koalicja składała się zarówno z państw katolickich, jak i protestanckich. Mogliśmy w niej zobaczyć przede wszystkim Anglię, która starała się zatrzymać działania dążące do dominacji Francji. Następnym wyjątkiem była wojna siedmioletnia, lata 1756-63. Anglia próbowała wyprzeć Francję z Ameryki Północnej i tym samym zakończyć okres długiej rywalizacji o dominację, a jednocześnie na kontynencie Austria próbowała wyprzeć rosnącą pozycję Prus poprzez odbicie Śląska, który wcześniej utraciła na rzecz wspomnianych. Doszło do odwrócenia sojuszy. Francja sprzymierzyła się z Austrią, jej odwiecznym wrogiem, bo jak mówiliśmy o pokoju westfalskim, Francja rywalizowała głównie z Austrią. A zjednoczenie zostało dokonane po to, żeby cofnąć rosnące aspiracje sojuszu Anglii i Prus, które upatrywały swojej rosnącej pozycji. Możemy tutaj wspomnieć o pewnej różnicy w tych wojnach, ponieważ podczas gdy Francja próbowała przekuć swoją siłę w hegemonię, Prusy za Fryderyka II szukały swojego miejsca na kontynencie. Jeżeli mówimy o Prusach, to należy wspomnieć, że były słabiej zaludnione, ale za to nadrabiały to dobrą administracją i dyscypliną. Rząd był bezlitosny, a armia dobrze wyszkolona. Prusy były przykładem państwa, które ze słabej pozycji musiały się wybić do pozycji równej innym mocarstwom, które były w regionie. Możemy powiedzieć o tym, że była to ciężka droga i Prusy musiały mieć dużo szczęścia, żeby to zrobić, jednak dostrzegamy pewną prawidłowość. Jeżeli duże ośrodki zawrą sojusz, dzięki któremu osiągają stabilizację, ciężko jest zmienić bez wojen i tarć układ tak, żeby wypracować sobie nowe miejsce. Gdy przechodzimy do końca wojny siedmioletniej, możemy zaznaczyć, że Anglia była już widziana często jako większe zagrożenie niż Francja na kontynencie. Dlatego w momencie, kiedy Stany Zjednoczone Ameryki wybiły się na niepodległość, inne państwa, w tym Francja, wspierały te działania po to, żeby osłabić Wielką Brytanię. Kolejnym dużym wyłomem w pokoju była rewolucja francuska i wojny napoleońskie. Jak mówiliśmy w przypadku pokoju westfalskiego, całe klucz polega na tym, aby znaleźć równowagę, czyli zaakceptować też to, że nasz sąsiad trochę myśli inaczej, wierzy w coś innego, działa inaczej,
a mimo to stwierdzamy, że to są jego sprawy wewnętrzne, a w relacjach zewnętrznych utrzymujemy z nim pokój. Porządek rewolucyjnej Francji uznawał, na wzór wojen religijnych, a później komunizmu, że nie jest w stanie koegzystować z państwami sprawującymi inną formę rządu niż ona sama, a do ich zwalczania gotowa jest mobilizować wszystkie elementy społeczeństwa. Wojna zmieniła się z prowadzonej przez ograniczone armie opłacane przez państwo do masowego poboru każdego mężczyzny. Znów sprawy wewnętrzne dominowały i mieszały się ze sprawami zewnętrznymi, co było zaprzeczeniem pewnych idei pokoju westfalskiego, balansu sił i równowagi. Po rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich, które znów były bardzo krwawe, władcy przywróceni na trony państw europejskich byli z grubsza zgodni co do jednego. Trzeba utrzymać pokój zewnętrzny, by być w stanie utrzymać pokój wewnętrzny. Zapanowało przymierze, przerwane mniejszymi wojnami o lekkiej skali, aż do I wojny światowej. Czyli znów, po wojnach napoleońskich, tworzymy pewien układ, w którym staramy się dogadać i znów, po wojnach napoleońskich, tworzymy układ sił, który jest w równowadze i w ramach którego nikt nie dominuje, czyli Napoleon próbował zdominować kontynent, my wracamy do równowagi. Co ważne, nawet Francja dostała swoją należytą pozycję w tym układzie i mogła się odnaleźć, dzięki czemu ten pokój był trwały i przetrwał aż do I wojny światowej. Teraz możemy powiedzieć o paru charakterystycznych rzeczach w tym okresie. Przede wszystkim Wielka Brytania przyjmowała postawę braku wiążących sojuszy. Wspierała słabszych, lecz nigdy pojawiało się zagrożenie, a dopiero gdy zagrożenie równowagi było już nieuniknione. To niestety w późniejszych latach stworzyło iluzję możliwej neutralności Wielkiej Brytanii, co prowokowało silniejszych graczy do podjęcia wojny o dominację. Możemy tutaj wspomnieć o wojnie krymskiej, podczas której Austria wykorzystała słabość Rosji i jej kosztem postanowiła wysnuć roszczenia terytorialne. To są właśnie takie małe rzeczy, ponieważ nikt się nie przejmował wtedy, kiedy Rosja przegrywała wojnę krymską. Natomiast w późniejszym czasie osłabiło to wiarygodność sojuszu co do tego, że faktycznie gramy do jednej piłki, chodzi nam o równowagę sił, a nie o wykorzystanie drugiej strony, kiedy jest słabsza. Skoro mówimy o Rosji, to warto zaznaczyć, że Rosja od kiedy wchłonęła Polskę była wciągana do wojen europejskich w celu balansowania wzrastającej potęgi na kontynencie. Możemy powiedzieć tutaj o wojnach napoleońskich, kiedy już kontynent był mocno zdominowany przez Napoleona. Wielka Brytania używała Rosji do tego, aby zbalansować znów rosnącą potęgę na kontynencie. Następnie powtórzyło się to podczas I wojny światowej, kiedy ponownie Rosja została wciągnięta do wojen europejskich. Ten sam manewr został wykonany w trakcie II wojny światowej. Natomiast jeżeli sama Rosja wzrastała zbyt mocno, była ograniczana przez balansujące potęgi. Mówiliśmy już o wojnie krymskiej. Była to wojna, podczas której Rosja mogła zdominować Osmana i wyjść na Morze Śródziemne. I w tym celu Wielka Brytania, Francja przyłączyły się do Osmana, aby doprowadzić do równowagi. I Rosja tę wojnę przegrała. Widzimy tutaj, jak Wielka Brytania zmienia sojusze po to, żeby doprowadzać do równowagi. A żeby to robić, warto zauważyć, że dla Wielkiej Brytanii im mniej państw w Europie, tym lepiej. Mniej państw oznacza mniej ośrodków siły, co oznacza łatwiejsze balansowanie, ponieważ jasno widać, kto jest silniejszy i jak założyć nowy sojusz. Idąc trochę bardziej w centrum Europy, zauważymy Prusy, które po zjednoczeniu 1871 rok miały wbrew pozorom bardzo trudną sytuację i musiały się mocno starać dyplomatycznie, aby mimo rosnącej potęgi nie sprowokować ataku wyprzedzającego na ich rozwój. Wzrost Prus, a konkretnie rozwój przemysłu, zagroził Wielkiej Brytanii, co było jednym z pośrednich powodów konfrontacji podczas I wojny światowej. Sam pokój trwał tak długo, że przed wybuchem I wojny światowej mocarstwa były tak pewne jego utrzymania, że lekceważyły dyplomację oraz to, jak rośnie napięcie wokół zbliżającego się konfliktu. Tragizm Prus, a w zasadzie Niemiec, podczas I wojny światowej zmuszał je do szybkiego ataku w celu wyeliminowania jednego przeciwnika przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny na dwa fronty. Niemcy wiedziały, że jeżeli dojdzie do takowej wojny, najpewniej ją przegrają, więc najlepszą formą obrony jest szybki wyprzedzający atak na jednym z kierunków. W wyniku rosnących napięć oraz zmianie sił w końcu doszło do wybuchu I wojny światowej. Znów układ równowagi został mocno zachwiany. Następnie, po I wojnie światowej, przychodzi okres międzywojenny, który trochę przetasował spojrzenie na układ sił. Zrezygnowano z paru ośrodków tworzących równowagę sił na rzecz państw utworzonych narodowo. Uwolnienie wielu państw utrudniało ocenę relacji sił oraz tworzenie koalicji balansujących. W
przeciwieństwie do Kongresu Wiedeńskiego, pokonane mocarstwo nie zostało pełnoprawnie wprowadzone do nowego porządku powojennego. Niemcy nie dostały warunków, na których mogłyby długoterminowo trzymać się w układzie międzynarodowym. Z czasem musiało dojść do głosu rewanżyzmu i odrzucenia traktatu pokojowego. Dodatkowo, brak woli ukarania państw łamiących ustalenia traktatu wersalskiego szybko doprowadził do ekspansji państw osi. Nadrenia, limity w zbrojeniu, zakaz ekspansji – te wszystkie ograniczenia nigdy nie zostały tak naprawdę wyegzekwowane, co doprowadza nas do ważnego wniosku. Prawo międzynarodowe bez gotowości do użycia siły w celu jego egzekwowania jest martwe. W efekcie tego w okresie międzywojennym istniały równolegle dwa porządki świata. Z jednej strony były to państwa demokratyczne, trzymające się reguł Ligi Narodów, oraz z drugiej strony państwa rewizyjne, wybierające większą swobodę manewru i, jak się finalnie okazało, bez żadnych konsekwencji. Koniec końców znów doprowadziło to do drogi o dominację, która wywołała dużą wojnę. Ostatecznie doprowadziło to do zachwiania równowagi oraz kolejnej dużej wojny. Warto także zauważyć, że im było więcej państw, tym ciężej było znaleźć odpowiednią równowagę sił. Po II wojnie światowej Europa powróciła do balansowania. Pierwszym balansem była równowaga między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Drugim równowaga wewnątrz europejskiego kontynentu po jego zachodniej stronie. Niemcy, Włochy i Japonia tym razem zostały wciągnięte do nowego porządku świata, tak by nie stanowiły wyizolowanego obozu. I tutaj możemy zauważyć wyciągnięte wnioski z okresu międzywojennego. Stany Zjednoczone zagwarantowały to, aby przegrane państwa stały się integralną częścią systemu i aby w ramach tego systemu mogły się rozwijać i realizować swoje ambicje. Następnie, po upadku Związku Radzieckiego, Unia Europejska oraz NATO poszerzyły się o państwa centralne i wschodnie nie tyle ze względu na pragmatyzm bezpieczeństwa, co na chęć ustabilizowania systemu demokratycznego wraz z jego ideami w tej części Europy. W nowej Unii Europejskiej pojawiły się stare problemy Europy. Niemcy znów stały się najsilniejszym ośrodkiem siły. Zjednoczenie państw z jednej strony jest najsilniejsze w historii, o czym świadczy Unia Monetarna i wspólne rynki, z drugiej jednak strony wciąż nie widać chęci przekładania interesów wspólnoty ponad interes narodowy. Być może historia zatoczy koło i Unia Europejska rozpadnie się tak, jak Święte Cesarstwo Rzymskie rozpadało się w swoich wczesnych latach, gdy z jednej strony konsolidowało bardzo duży teren, lecz jednocześnie było zbyt słabe, by go odpowiednio scentralizować.